Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wahadło lewackie wypchane w kierunku, no, można powiedzieć, kretyńskiego komunizmu wraca z powrotem z nieprawdopodobną siłą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jeszcze do subskrypcji. Proszę, zasubskrybuj, to pomaga. No, kanał jest, można powiedzieć, na czarnej liście YouTube'a. Także jeżeli możesz, zasubskrybuj, wytrzymaj ile możesz tej mojej gadaniny, to też pomaga. Polecaj, gdzie możesz, to też pomaga. Ogólnie rzecz biorąc, kanał w ogóle nie jest polecany. Kanał od 5 miesięcy ma 5270 osób. Ktokolwiek jest, zasubskrybuje, no to od razu taką samą ilość YouTube wycina. Ja nie mam możliwości zobaczenia, kto zostaje subskrybentem, ja nie mam możliwości, kogo YouTube wycina, no ale w każdym bądź razie od 120 dni kanał ma zero nowych subskrybentów. No jest to ciekawe w każdym bądź razie, jeżeli nie można innego, bardziej wulgarnego słowa użyć. No, pendulum, czyli te wahadło zostało tak wypchane, że Amerykanie zaczynają czuć jakoś taki narodowe poczucie, że pogarsza się, sytuacja się pogarsza, jest ogólnie upadek, jest ogólnie obniżenie, no, na wszystkich frontach, inflacji, bezpieczeństwa, zakupów. Ludzie zaczynają stawiać ruch oporu. To jest już prawie, że ruch oporu. No, na razie to ludzie tak po cichu stawiają rezystancję tym wszystkim wybudzonym lewakom, cały ten reżim kulturowego wybudzenia, który był pompowany w Amerykę przez ostatnie 18 miesięcy. No i do tego jeszcze przez 4 lata w czasie prezydentury Trumpa. To wszystko wychodzi. To wszystko wychodzi. Ta oliwa sprawiedliwa po prostu na wierzch wypływa. To jest oczywiste, no, takie dziecięce, można powiedzieć, zdanie, no ale to się sprawdza. To się sprawdza, to widać. Normalni ludzie zaczynają dochodzić o swoich sensów. No i najciekawsze jest to, że dużo normalnych demokratów się zaczyna otrząsać z tego wszystkiego. Nie wszyscy zostaną republikanami, no ale już w swoim wyborze nie głosowania pokazują, że po prostu te ekstremalne lewactwo, które ukradło partię demokratów. Kiedyś partia demokratów, no to była partia robotników i chłopów. Teraz partia demokratów to jest partia socjalistów, która po prostu rozdaje na lewo i prawo najmniej robotnikom i chłopom, najwięcej urzędasom, najwięcej ludziom, którzy nie pracują, najwięcej ludziom, którzy nie chcą pracować. To jest ten problem. W Ameryce nie wypracowano, nie było potrzeby wypracowania szacunku do pracy, bo praca sama w sobie tworzyła szacunek, bo ludzie zarabiali. No i każdy widział na własnych oczach, więcej pracujesz, więcej zarabiasz. No a teraz socjaliści proponują coś takiego, więcej zarabiasz, no to więcej płacisz podatków. Komuniści przychodzą, mówi, płać swoją prawidłową działkę. No i kto ma powiedzieć, czym jest prawidłowa działka? No sekretarz partii ma powiedzieć. To już było tak. To już było z kułakami, to było z mandarynami w Chinach. To było z wyganianiem lekarzy do kopania rowów w Kambodży i tak dalej, i tak dalej. To wszystko normalni demokraci zaczęli pchać z powrotem. Opanowali się, otrząsnęli się, no i pokazuje to, że Amerykanie z powrotem chcą stanąć na swoich nogach, chcą po prostu mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w ich kraju, w ich narodzie. To nie jest tylko jakieś takie tymczasowe. Otrząśnięcie jest nieprawdopodobne.
czasami wybory zaczynają nową erę, nowy system, nową politykę, a czasami wybory po prostu kończą. Wybory kończą pewną erę czy pewną politykę. No i teraz wygląda na to, że zaczyna się koniec. Zaczyna się koniec tej partii demokratów, która została uprowadzona przez ekstremalnych lewaków. We wtorek były wybory. Najważniejsze to były w Virginii, w New Jersey. New Jersey to jest, jak jest Nowy Jork, Manhattan, jest stan Nowy Jork i miasto Nowy Jork, a po drugiej stronie rzeki Hudson to jest New Jersey. Hudson to jest rzeka, tak jak Wisła, powiedzmy, dzieli Warszawę na dwie strony, lewo i prawobrzeżną Warszawy i na Pragę, to akurat rzeka Hudson, to z jednej strony jest jedno województwo czy stan Nowy Jork i z drugiej strony jest drugie województwo czy stan New Jersey. To tam są tunele pomiędzy, mosty pomiędzy. W każdym razie New Jersey to jest takie zaplecze dla Nowego Jorku, tam dużo ludzi dojeżdża do Nowego Jorku, ale jest bardzo, bardzo lewackie, jest bardzo socjalistyczne, bardzo demokratyczne. Wszystkie te miasta, wielkie miasta to są socjalistyczne. Detroit, gdzie jest smród, brud i ubóstwo i pełno gangów, Chicago, Los Angeles, San Francisco, w całe wschodnie wybrzeże to można powiedzieć. No i ten pod granicą kanadyjską, to są wszystkie budżetówka. Tam jest budżetówka, tak. W wielkich miastach to są urzędnicy, którzy zbierają pieniądze z całego stanu. I cała ta budżetówka, nauczyciele, strażacy, policja, oni mają tendencję do tego, żeby po prostu głosować na wielki rząd, tak? To jest naturalne, że ci ludzie głosują na wielki rząd i oni chcą jak najwięcej swojej pensji, jak największa swoja pensja, to musi być jak najwięcej podatków. Ale przez te dwa lata tej pandemii ludzie zakończyli tą dominację tych urzędników, zakończyli tą dominację polityków, to zdenerwowało. Wszystko te lockdowny, wszystkie te zamknięcia szkół, sklepów, koncertów i tak dalej, ciągle straszą przypadkami choroby. Straszyli śmiercią, to było tam 600 tysięcy, ale CDC ostatnio pokazywało, że bezpośrednio, bo podają 600 tysięcy, ale to są ludzie, którzy umarli z COVID-em. Ale nie wnikając w to, wracając do niezadowolenia demokratów ze swojej własnej partii, to jest to, że również demokraci zorientowali się, że te zadowolenie tych wszystkich urzędników, tych nauczycieli, szczególnie nauczycieli, to jest ten postępowy, komunistyczny, socjalistyczne nauczanie na studiach doprowadziło do tego, że 20-, 30-, 35-latkowie autentycznie wierzą w socjalizm. W Ameryce autentycznie ludzie do 35 roku życia i oni mówią ten socjalizm taki teoretyczny. To oni mówią te głupoty teoretyczne, które w PRL-u tłumaczono, które w Związku Radzieckim, w Czechosłowacji, w Berlinie Wschodnim. Oni sobie nie zdają sprawy, że za darmo studia to znaczą, że trzeba będzie odpracować to dla partii, że będzie trzeba odpracować to w policji, że będzie trzeba to odpracować gdzieś w urzędzie.
że trzeba będzie odpracować to w urzędzie paszportowym. Oni sobie nie zdają sprawy, że później kontrola zaczyna się taka, że ktoś dostanie paszport, czy nie dostanie paszport. No w bloku wschodnim ludzie nie dostawali paszportu i nie mogli jeździć. Teraz w Ameryce zaczyna się, nie będą dawali paszportów szczepionkowych i ludzie też nie będą mogli jeździć. No i nie dociera do nich. Nie dociera do nich ta głębia takich podstawowych rzeczy. Nie dociera do nich, że ingerowanie w rynek zaczyna powodować to, że zaczyna brakować najróżniejszych rzeczy. Te zadowolenie tych nauczycieli, którzy mają w nosie po prostu tych rodziców, matek i ojców i nauczycieli, którzy mówili, żeby rodzice się zamknęli po prostu, bo nauczyciele wiedzą lepiej, co nauczać w szkołach, no to denerwuje. To denerwuje, to zdenerwowało. Zdenerwowało też zadowolenie fachowców. Fachowców, którzy wychodzili i mówili, że trzeba wierzyć w naukę, że trzeba wierzyć w naukę. Każdy wierzy w naukę, no ale druga strona zawsze musi posłuchać, co ta pierwsza strona ma do powiedzenia. No a nie, no to jest jednopartyjne myślenie. To jest polityczna poprawność. Cokolwiek partia powie, wszystkich innych trzeba zlikwidować. No i tak to było w ten sposób. Nawet ludzie z radia i telewizji publicznej, oni zaczęli oskarżać właśnie ten kretyńsko obudzonych, tych wyjątkowych lewaków, że demokraci stracili. No, dlaczego stracili? No, czy w Virginii, czy w New Jersey, no to było ten wielki krzyk, żeby zabrać pieniądze policji. No bo oni chcą doprowadzić do tego, żeby policji nie było, żeby pracownicy socjalni rozmawiali z kryminalistami. No każdy normalny to rozumie, że czegoś takiego nie może być. No, po to się płaci podatki, żeby bandytów po prostu temperować, żeby jakoś to ograniczać. No, w San Francisco jest prosty przypadek. W San Francisco w niektórych dzielnicach, szczególnie tych biednych, no to zamykają się sklepy. Zamykają się wielkie takie sklepy, które wszystko sprzedawały. No ale w San Francisco jest prawo ustanowione przez lewackich polityków, że nie ma ścigania, że nie ma aresztowania ludzi za kradzież do $750. Także w Kalifornii, w niektórych dzielnicach wchodzili, brali wózek, ładowali cały wózek, wychodzili. No i jak ten sklep ma wytrzymać? No, do tego jeszcze kretyni wychodzą i mówią, że zabrać pieniądze. Tak, wśród czarnych obywateli nikt nie chce iść do Akademii Policyjnej. Tam jest no, można powiedzieć, gangsterskie podejście, takie gitowskie, no, że nikt nie kabluje i ich wszyscy chronią swoich po kolorze skóry. Także nie ma chęci wśród czarnych, żeby zostawali policjantami, oficerami. Powinni się garnąć, zostawiać kapitanami, pułkownikami, generałami. To jest to, co powinni robić, no ale nie za bardzo chcą iść w tym kierunku. Także nawet teraz ci umiarkowani liberałowie to wyzywają tych ekstremalnych lewaków od tego, że partia straciła energię. No ale to wszyscy normalni rozumieli, że to nadejdzie. Wszyscy normalni to rozumieli, że nadejdzie. Tu nie potrzeba stanu wojennego. Dużo ludzi mówiło, jak Trump nie wygrał wyborów. No wiadomo, jakie te wybory z Bidenem były, że trzeba było stan wojenny wprowadzić. No, ja byłem przeciwko temu i jestem przeciwko temu i mówiłem, że polityka to załatwi. Polityka, ludzie się ogarną. W Ameryce nie będzie nigdy konfiskaty broni i ludzie zawsze będą mieli prawo do powiedzenia. I mówią, głosują i w ten sposób
No, normalni demokraci zaczynają się otrząsać i widzą, że to nie wystarczyło tego, żeby ktokolwiek, tylko nie Donald Trump, tak? Wybrali Bidena, wybrali marionetkę, wybrali dziadka, który no, je lody, a lody no, to wskazują na wiele chorób, można powiedzieć, psychicznych, no, poziom psychiczny człowieka, który znajduje zadowolenie w jedzeniu słodkich rzeczy i lodów. No on jak mówi, no to pieprzy trzy po trzy, myli liczby, myli ludzi, myli stopnie naukowe, jakieś funkcje państwowe i tak dalej, i tak dalej. Wybrano człowieka, który kompletnie się nie nadaje na prezydenta. Kto nim kieruje? No trudno powiedzieć. No banda Sorosa to jest na pewno, no ale to jest Obama 3, tak? Obama miał, tak? Jak się ktoś tam pytał, ile ma Obama, no to kawał był taki Obama. No zobaczymy, czy ten film nie podkablują i nie zdemonetyzują. No ale to nie wystarczyło, żeby wybrać kogokolwiek zamiast Trumpa. Trump miał 80 parę milionów. Diabli wiedzą, ile Biden miał. Oficjalnie miał więcej, tak? Ale wybrano Bidena, bo to nie był Trump. Afganistan tak samo. Administracja Bidena wycofała wojska polskie bez żadnego, wojska amerykańskie bez żadnego przygotowania, bez żadnego ostrzeżenia. Po tym armia afgańska po prostu upadła w 3 minuty. Taliban przejął 80 miliardów dolarów sprzętu. Tam zaczęło się ściganie kobiet, zaczęło się ściganie przeciwników. No, ściągnęli do Ameryki 100 tysięcy ludzi. Za 10 lat znowu będą wybierani z nich jacyś muzułmańscy przywódcy do kongresu. To tak jak jest z Somalijczykami. Do Ameryki przyjechało od groma komunistów somalijskich, między innymi no jedna jest komunistka w kongresie, socjalistka muzułmańska, no i za 5-10 lat będzie ich więcej. No ale ten Afganistan pokazał, że nowa administracja nie ma pojęcia, co robi, że nie ma pojęcia. Kennedy po zatoce świń, po tej wpadce, no to przyszedł, zaczął się uderzać w piersi, przeprosił, a Biden wyszedł, zaczął pluć na wszystkich, opowiadać, że zrobił fantastyczną robotę, że nikt się na niczym nie zna. No ludzie doszli do wniosku, że on po prostu nie ma pojęcia, także jego grupa nie ma pojęcia. Cała polityka zagraniczna amerykańska, no to ma wielką plamę. Nie za bardzo się orientuje, co się dzieje na świecie, nie za bardzo się orientuje w tych sprawach kulturowo-narodowych, no ale się wypowiada i robi jakieś plamy. No i teraz wygląda na to, że polityka wewnętrzna, również ci fachowcy, cała ta plama od polityki wewnętrznej, no to tak beztrosko sobie rządzi, cała budżetówka, no to uwielbia tylko wydawać, no i nie martwi się o to, że są coraz większe podatki. No i teraz większość Amerykanów, no to doszła do wniosku, że to taki żart jest, że lewacy amerykańscy, no to mówią jak ta żona włoska, która odpowiedziała mężowi, który narzekał, że ona wydaje za dużo pieniędzy, to ona odpowiedziała, no potrzeba pieniędzy, żeby żyć. No i teraz tak właśnie lewacy się zachowują, no ale Ameryka się zachowuje jak ten roztropny małżonek czy żona, która mówi, że trzeba troszeczkę przystopować
z wydatkami, tak? Także ta roztropna matka dzieciom, roztropna matka, która ma swój budżet, patrzy na to wszystko i głosuje. Matki z przedmieści, które po prostu się wściekły za szkoły, to co się działo. No ale to już jest temat na następny filmik. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku.